Znajdujemy się na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Wieprzu. Ze mną jest dyrektor, pan Zdzisław Stańczak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, właśnie trwają prace związane z rozbudową. Na jakim etapie są te prace i kiedy planowane jest ich zakończenie? Zimno się robi, więc najlepiej byłoby, żeby jeszcze przed zimą stan surowy uległ zamknięciu, tak żeby prace budowlane mogły trwać właśnie zimą i wiosną, prace wykończeniowe. W tej chwili stoi już budynek, jest konstrukcja dachu, trwają prace związane z instalacją, z wykonaniem instalacji elektrycznej, z instalacją sanitarną, kanalizacyjną. Próbują panowie już dostarczyć ciepło na teren budowy, tak żeby trochę złamać tą temperaturę i żeby można było zimą pracować. Są zainstalowane już okna, natomiast no ja myślę, że na dniach będzie dokonane również połączenie pełne dachów. Jeśli chodzi o przyszły rok i o przedszkole, ile jest planowanych miejsc na przyjęcie dzieciaków? Mamy możliwość przyjęcia 100 dzieci do przedszkola. Tak naprawdę tutaj no, nowych miejsc, większej liczby miejsc nie będzie. Natomiast no, zmieni się komfort pobytu dzieci w przedszkolu, zmieni się komfort pracy nauczycieli, no i też oczywiście nadzór. Czy oprócz obecnie trwającej rozbudowy są planowane jeszcze jakieś zmiany czy inwestycje? Tak, bo mówiłem teraz o parterze, gdzie teraz znajdujemy się. Parter jest przeznaczony na przedszkole, natomiast na pierwszym piętrze jest część szkolna rozbudowanego obiektu i tam mamy 4 sale, między innymi sale informatyki. Panie dyrektorze, pięknie dziękujemy i życzymy szybkiego ukończenia prac i do zobaczenia. Dziękuję i zapraszam niebawem. Otwarcie planujemy na 1 września 2025 roku. Chcemy połączyć to z jubileuszem 135-lecia szkoły i już teraz serdecznie zapraszam.